wyjechałem z tej firmy. Jadę w stronę Turynu, bo tam pod Turynem właśnie. Turyn, pod Turynem mam załadunek. Jutro. Ale... pchała mnie takimi skrótami, że widziałem w nawigacji takie serpentyny, że nie skręciłem. Turn left. Ma co, żebym tu skręcił. No dobra, spróbujemy. Góry. I takie głupie no Włochy typowe. Mam nadzieję, że da się tędy przejechać. Takim dużym. Nawigacja twierdzi, że się da. Ja mam pewne wątpliwości jak zwykle. A potem się okaże, że niepotrzebnie. Na razie jest dość szeroko. Takie góry, nie góry. No górki takie jak widzicie. No. Coconato. Tuffo. Ouch, dziury. Ja pierdolę, no patrzę, mi każe gdzieś skręcić, to mam obawy. Boję się skrętów, bo jak jadę gówno, to jeszcze jadę, ale każdy skręt w takich, na takich, jak jadę na takimi zadupiami, to dopóki go nie zobaczę, to mam obawy, co to będzie. A tutaj akurat pokazuje turn left, ale tak idzie droga na szczęście. Bear left. Na razie jest miłodzio, szeroko. Jaki asfalt ładny. Nie to co przed chwilą. Autobus. Ale w dobrym miejscu się spotkaliśmy. Dało się minąć. O kurde. Dobra, traktor to ma takie koła, że sam może wjechać na pobocze. Teraz ciężarówka. Z trawą wystającą. Poleci mi trawą po naczepie. Nawet nie. Tutaj pociąg, ale nie jeździ, bo zasypane to już tu w ogóle zarosły. Miejsce na pauzę, proszę bardzo. Ale nie stanę tutaj. Bo nie chcę się rano, być może nawet po ciemku, muszę zobaczyć, na którą mam, od której pracują. Nie chcę mi się rano, w razie czego po ciemku tędy lecieć. Wolę teraz, póki jest jasno. Śnieg mi nie grozi, ale jak jest dobra widoczność. O kurde, ale będę miał zakręt jeden.
aplikacji widzę to, ja nawet nie wiem, czy ja jestem w stanie go zrobić tak ostry. Kurczę, no to jest droga krajem? Ten, nie, lokalna to jest. Tak źle, tylko za mało trzeba się wziąć, a nie widzę, czy to w coś jedzie. Na nawigacji wyglądało to gorzej, no bo nie widać szerokości drogi, a tu jest tak szeroko, że bez problemu. Zawsze mam duszę na ramieniu, jak jadę takimi drogami, zawsze. A potem się cieszę, że poznałem nową drogę, że była ciekawa, atrakcyjna, widokowa. Jakiś dreszczyk emocji, ale dopóki jadę, to ten dreszczyk emocji jest silny. Bo we Włoszech potrafi być, zrobić się tak ciasno, że po prostu nie przejadę. I tylko tego się boję, bo zakrętów, jakiś serpentyn, to nie, górnie. Ja tylko boję, że po prostu zrobi się zakręt, którym nie będę w stanie przejechać. Turn left. I teraz jeszcze jedno, ale tu już widzę, że jest ok. Ale widoczki, patrzcie, wow. Patrzcie to. Zauważasz na słupy, znaki. No nie, no tu już jest ciasno. O mój Boże, gdzie ja wjechałem? Znowu widzę nawrotkę. Oż kurde, zakaz ruchu. I jestem w dupie. Będzie tak źle. After 100 meters, bear right. Bear right. Teraz już wiecie, czemu mam obawy, bo za każdym zakrętem nie wiem, co będzie. Wystarczy wystający samochód i już nie przejadę. A Włosi wiecie, jacy są, parkują jak chcą.
odjeżdżam na bok, żeby sobie przejechali. Nie wiem, czemu tam ten drugi się zatrzymał. A, bo on parkuje. Ale ładne miasteczko, wam powiem, takie typowo włoskie. Palmy, nie palmy. Pochodziłbym, no ale przynajmniej się przejadę. I te balkoniki, kurczę. Wystające daszki. Torino 45. No, mam nadzieję, że nie wszystko taką drogą. Jezu, ja widzę na nawigacji przede mną jeszcze. Mam nadzieję, że będzie tak jak do tej pory. Czyli nie musi być idealnie, ale przejezdnie. Teraz tylko mi brakuje ciężarówki sprzeciwka i... Turn left. Ja, widzicie, zrobię, tu muszę je. Tu muszę zrobić turn left, bo prosto to tak nie bardzo. Nawet osobówką nie wesoło. O kurde, mi się trochę tego większy zamach wziąć. Przeszła na trzepa, ale tak już po chodniku. Patrzcie chodniku i patrzcie znowu. Taki zakręt ostry. Ale tu sobie wziąłem odpowiedni zamach. Szarpie. Ile tu we Włoszech jest opuszczonych domów, to jest niepojęte, nie? Jak tam daszek nie dostaje za bardzo. Zakręt w prawo, Torino i chyba wróciłem do cywilizacji europejskiej. Turn right. Traktor, szybko. Skręcam. No, ten znak nie cieszy, nie? Że mam mieć łańcuchy. Katane a bordo. Jezu, ja mam 19 minut czasu jazdy, a ja sobie tak jadę. O kurde. Dobrze spojrzałem. Muszę gdzieś znaleźć miejsce. Trudno, będę stał w lesie. Ale się wpierdzieliłem. Mogłem tam zostać i rano lecieć. Za 12 km stacja. Ale to, że będzie stacja, to o niczym nie świadczy, bo
stacje są malutkie. To nie jest autostrada z parkingami. To są stacje takie, że ciężarówka nawet nie wjedzie. A już nie mówimy o parkowaniu. Zwątpię, żeby ta, która jest przede mną, była jakaś taka porządna. Pierwszy możliwy plac, łąka, gdzie wjadę, gruzowisko, cokolwiek. Gdzieś, gdzie kamień się nie zapadnie. I się zatrzymuje. A widzicie, tu nie przewidzieli parkingów, bo tutaj nikt nie jeździ taki. Tylko jeden guptok. Wszystkie skręty to do posesji nie mogę zablokować. Pogoniłbym, ale jednak bezpieczeństwo ważniejsze. Nie będę na łukach ryzykował. Wesoło. Dwa domy na krzyż. Prosto. Nawet nie myślałem, żeby robić inaczej. O, jest miejsce. Stajemy i się już nie zastanawiamy. Trudno, 13 minut do końca.